wczoraj władza walić, a nie mówią jak to powalić władzę. Są gotowe do podjęcia wszelkich działań i wszelkich metod, żeby do tego celu doprowadzić, żeby odebrać nam władzę. Czy z środkami legalnymi, demokratycznymi, czy środkami nielegalnymi, niedemokratycznymi, a nawet siłowymi. Tak to czytam. No dobrze, ale skąd się wziął pomysł na usunięcie dziennikarzy z Sejmu? Bo jednak pana partia na to wpadła. No można powiedzieć, że był to, być może był to pretekst, niemniej jednak... Pierwsze, nie usunięcie dziennikarzy z Sejmu. Proszę jednak używać, zwłaszcza w takiej delikatnej sytuacji, bardzo precyzyjnych określeń. Nie usunięcie, tylko uporządkowanie pracy dziennikarzy i poszczególnych redakcji w ramach obsługi pracy Sejmu i Senatu. Co, i też proszę tutaj nie mówić, że moja partia na to wpadła, czy moi politycy na to wpadli, bo każdy marszałek Sejmu próbował to uregulować, każdy poprzedni. Przypomnijmy sobie te próby i Bronisława Komorowskiego, i Ludwika Dorna, i Marka Jurka, i wszystkich poprzednich marszałków Sejmu. I problem jest, on jest realnym problemem i myślę, że wy dziennikarze też to wiecie, że jest problemem to, że posłów jest 460, a akredytowanych dziennikarzy do Sejmu, którzy, no, można sobie wyobrazić taką sytuację, że w pewnym momencie się wszyscy pojawiają, jest 800 plus ekipy, dźwiękowcy, kamery i tak dalej. Po prostu dziennikarzy i ich obsługujących ludzi jest więcej niż posłów. I to jest pewien problem w normalnym funkcjonowaniu zarówno tychże dziennikarzy, jak i polityków, którzy mi w tej pracują. Amerykański film, urzędników są Polacy, wierzę, biuro służba policjant. I to jest pewien problem. Ja to nawet zilustruję takim przykładem, rzadko się zdarza, kilka dni temu przy okazji opłatka w Sejmie. Nie ma tam jest opłatek w Sejmie. Ja się umówiłem z dziennikarką Radia Publicznego waszego radia na komentarz do planów Ministerstwa Kultury związanych z marzeniem o wykupieniu kolekcji Czartoryskich. Dziennikarka mi sygnalizuje, że ona nie może zejść na dół, bo akurat jest opłatek, zespół ma śpiewa i ja muszę przyjść do góry. Jestem umówiony merytorycznie, na merytoryczny temat. Idę do tej dziennikarki, udzielam jej tej wywiadu i w tym czasie wianuszę wszystkich kamer i mikrofonów. I ja się nie skarżę, bo ja wiem, że no, ale nie będzie cokolwiek, może mi się potem odpowiedzieć. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, że przepraszam to, bardzo, ale nie, inne tematy dzisiaj nie jestem przygotowany. Ja muszę odpowiadać na temat Amber Gold, na temat jakichś afer, na każdy temat, na który niekoniecznie byłem przygotowany, choć sobie poradziłem, ponieważ tak to funkcjonuje, że gdzieś przy toalecie, prawda, dorwano mnie, zabarykadowano i zmuszono do odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania. Powtarzam, nie skarżam się, bo na ogół takich sytuacjach radzę, ale nie powinno być tak, że bez umawiania się w tej kwestii, bo to też jest kwestia komfortu pracy dziennikarzy. Chcecie mieć naprawdę dobrą wypowiedź, to poprzedźcie na przykład polityka, o tym chcecie rozmawiać, on się też lepiej przygotuje. Jest sporo spraw do uporządkowania w tej materii. Moim zdaniem, pytając Łuka za rogi, ten problem chęci uporządkowania pracy dziennikarzy w Sejmie został instrumentalnie wykorzystany przez posłów opozycji do zadymy, którą szczeli. No jasne, ale jeżeli na chwilkę czy się zatrzymamy nad komfortem pracy dziennikarzy i posłów, to no, chciałam pana spytać, czy jest lepsza sytuacja, że dziennikarzom w tej chwili jest każdy posłów opozycji. Posłowie opozycji chodzą na tych warunki, rzucają je bezpośrednio do sieci, razem ze swoimi komentarzami. Nie ma tutaj możliwości, żeby dziennikarze nagrywali się na wszystkich. Z punktu widzenia na pana jest lepsza, czy gorsza sytuacja? Z punktu widzenia mojego to jest dosyć naturalna sytuacja wynikająca z rozwoju technologii i przemian cywilizacyjnych. Taki też ruch ten przekaz informacyjny bardzo zdemokratyzował, że właściwie każdy minuty, każdy dziedzinie, każdy może skomentować wszystko i opublikować wszystko i są portale, które to umożliwiają. I korzystając z tego, że również to jest inny problem, mianowicie angażowania w dziennikarzy. Którzy okupują teren wokół Sejmu, a to są
samochodów osobowych. Centralowy przekazano też opuszczenie temperatury ogrzewania w domach do inna mentalność, To jest nie bitwa, ale prawdziwa wojna. Wszechradia Maryja. Tadeusz Rydzyk 70 lat ma i jest wściekły na prezesa Kaczyńskiego Jarosława 66, że nie udało mu się obsadzić swoimi ludźmi stanowisk w rządzie. Do tego stopnia, że zaczął otwarcie krytykować PiS i planował nie transmitować w telewizji trwam wczorajszego marszu. Mars ostatecznie pokazano, ale ojciec Rydzyk opuszczać nie zamierza. Odpuszczę. Ale nie powiem, że
Swoje. Właśnie niedawni sojusznicy Klub Kukiz 15 nawołuje do zmiany ordynacji na większościowo i rozpisanie przedterminowych wyborów. Myślę, że to w naszej ocenie to zawiodło. To jest teraz prokurator generalny i minister to jedna i ta sama osoba. Można podejmować inne działania. Ale przedterminowe wybory to nowo. Przedterminowe wybory to nowo. Ja nie widzę żadnych podstaw ani powodów do przedterminowych wyborów. Werdykt wyborczy sprzed roku jest aktualny. Mamy silne wsparcie, duży dorobek w tym roku urządzenia, kolejne plany na kolejne lata. Jeśli chodzi o arytmetykę parlamentarną, tutaj żadnej podstawy do tego nie ma. Do przyspieszonych wyborów i takiego scenariusza nie planujemy. Jak pan wie, wczoraj pani premier Beata Szydło w debacie dnia
takim oświadczeniu zaapelowała o komisji pokazują te granulady wymiaru sprawiedliwości, a przynajmniej prokuratury. Jeśli Polaków. Nic chce pokazać, no to jest, pokazać, to są rzeczy, z którymi się zgadzamy. Zgadzamy tylko ja, nie wszystkie patologie, bo to inaczej nazwać, są ujawniane, to jest mija i nazwiska. To jest apel przede wszystkim do polityków, zwłaszcza do polityków parlamentarnych, bo rzeczywiście trochę jest tak, że jeżeli Polacy widzą, że tak się można zachowywać wobec siebie samych w parlamencie, atakując się, lżąc, nawet atakując fizycznie, to schodzi to na dół, więc zaczynają tak samo się zachowywać, eksponując swoje emocje polityczne na ulicach. Więc to jest apel o odpowiedzialność, bo jeżeli takie emocje są w parlamencie, to mogą być jeszcze silniejsze emocje na ulicach i może się to po prostu bardzo źle skończyć. Ja polecam takie ćwiczenie intelektualne. Wyobraźmy sobie sytuację 3 lata temu na przykład. Prawo i Sprawiedliwość jest opozycją. W ławach rządowych siedzi Donald Tusk z całym swoim rządem. Na fotelu marszałka Sejmu siedzi Bronisław Komorowski. I nagle Jarosław Kaczyński, dokładnie on, ze swoimi najbliższymi politykami, wdziera się na mównicę sejmową, macha jakimiś kartkami, wykrzykuje hasła, a Joachim Brudziński wpada za fotel marszałka Komorowskiego, szturcha ten fotel, wrzeszczy do mikrofonu. Jaka była reakcja większości autorytetów, mediów? Kto tutaj jest winny? Tak? Kto destruuje państwo? Tymczasem zdumieniem myślę, że byłaby totalna histeria skierowana przeciwko nam. A tutaj ze zdumieniem stwierdzam, że bardzo, bardzo duża część autorytetów i mediów niestety uznaje, że ci ludzie, którzy to dokładnie zrobili, liderzy Schetyna, Petru, na mównicy sejmowej z tymi wrzaskami, z tymi kartkami i poważni politycy otaczający fotel marszałka Sejmu, szarpiący ten fotel i krzyczący do mikrofonu, oni są nazywani obrońcami demokracji. Ja myślę, że umożliwiają uruchamianie procedur demokratycznych. Są nazywani obrońcami demokratycznych. Media biorą aktywny udział w tym stwarzaniu napięcia. No ale co zrobicie, jeżeli na następnym posiedzeniu Sejmu zostanie ono otwarte i tam opozycja nadal będzie okupowała mównicę? No bo oczywiście ma pan dużo racji, niemniej jednak jesteśmy teraz, w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy. Mam nadzieję, że następne posiedzenie jest 11 stycznia, więc trochę czasu przed nami. Mam nadzieję, że wszyscy ochłoną. Natomiast jeżeli będzie taka obstrukcja, bo to jest obstrukcja, to jest uniemożliwianie funkcjonowania właśnie organu państwowego, jakim jest Sejm, to już pokazaliśmy, że możemy sobie z tym poradzić. Mamy kworum, mamy większość, idziemy do innej sali, przegłosowujemy ustawę. Jeżeli tak się chce opozycja bawić, proszę bardzo, ale my będziemy konsekwentni. Nie damy, jak powiedział Jarosław Kaczyński, nie damy się sterylizować. Jest większość, jest możliwość przegłosowywania ustaw, jest kworum, będziemy głosować. Dobre dla Polaków ustawy, tak jak budżet, i odebranie przywilejów emerytalnych UPE-kom i SB-kom byśmy odebrali. To był program Twoje Najjednego. Naszym gościem był pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury, który wypowiedział tu kilka bardzo istotnych zdań. Moim, tak mi się wydaje, no przede wszystkim to, że obydwa te zdarzenia, czyli wykluczenie pana Michała Szczerby z obrad, jakim próba obrony dziennikarzy przed rzekomymi represjami, jakie spotykają ze strony prezydium Sejmu, systemu kierownictwa Sejmu, było tylko pretekstem, tak jak wiele innych poprzednich zdarzeń było pretekstem do ataku na PiS. A celem jest, ja z tym się zgadzam, konstytucyjnym, celem naprawdę jest jednak mimo wszystko również czekają na podpis prezydenta. Celem jest połączone senackie komisje nauki, edukacji i sportu oraz komisje samorządu terytorialnego opowiedziały się za przyjęciem ustawy reformującej system oświaty. Większość komisji nie poparła wniosku o odrzucenie przepisów likwidujących gimnazja i wprowadzające 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum. Opozycja podtrzymała wniosek i zgłosiła go jako wniosek mniejszości, ale musi przegłosować cała Izba. To bezsensowna, bardzo kosztowna reforma robiona na szybko. Tak, swój wniosek o odrzucenie ustaw zmieniających ustrój szkolny
poza stadnia senator PO Piotr Florek z Platformy Obywatelskiej. W związku z tym oczywiście wniosek jest o to, żeby odrzucić tę ustawę. Głównie dotyczy samorządu, no tak, bo koszty tej całej ustawy jest bardzo zapalna i wcale nie jest powiedziane, że przede wszystkim chodzi o sieć szkół. Sieć szkół będzie tutaj decydującą. Niezadowolenie nauczycieli, rodziców, to wszystko będzie kierowane do gminy. To byłoby gminy odpowiadają za sieć szkół, więc tego jednego niepotrzebną całkowicie wojny. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek zgłosił senator Kazimierz Wiatr, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej z Prawa i Sprawiedliwości. Jest zdania, że reforma szkolnictwa jest bardzo potrzebna i dobrze przygotowana. Dlatego tutaj jesteśmy. Nie podoba nam się manipulacja polskim społeczeństwem. Bardzo nam się to nie podoba. O manifestacji
Sejmu, właśnie. Polacy, obudźmy się, wody, koryto! No kot, to jest komitet obrony koryta. No dlatego, że w kocie chodzą ci, którzy 25 października 2015 roku, dzięki Bogu, utracili koryto i utworzyli komitet obrony koryta. Manifestujący złożyli w kancelarii prezydenta list poparcia dla rządu, posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta. A prezydent podjął się mediacji z opozycją, aby załagodzić sytuację powstałą po piątkowych wydarzeniach w Sejmie. Andrzej Duda spotkał się z przywódcami opozycji, Ryszardem Petru z Nowoczesnej i Prawo Obywatelskie z Kukiz15 i z szefem Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną. Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta, powiedział, że Andrzej Duda chce przywrócenia normalnej pracy parlamentu. Pan prezydent apeluje do wszystkich stron sporu politycznego właśnie o to, aby nieco obniżyć to napięcie, żeby wrócić do normalnego dialogu. Apeluje przede wszystkim właśnie do opozycji i stąd te spotkania, żeby jednak umożliwiła normalną pracę w parlamencie. A dziś prezydent ma spotkać się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim oraz marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Po wielu latach przygotowań i zmagań Europa uruchomiła własny system nawigacji satelitarnej, który za 4 lata będzie w pełni operacyjny. Obecnie na orbicie krąży 18 satelitów Galileo. Do 2020 roku ma być ich 30. Galileo to konkurencja dla amerykańskiego systemu GPS, ale ma być od niego bardziej precyzyjny. Szacowane koszty to 10 miliardów euro. A więcej na ten temat. Beata Kłomek. Większą precyzję Galileo zawdzięcza zegarom mierzącym czasy z opóźnieniem jednej sekundy na kilka milionów lat. Europejski system nawigacji satelitarnej będzie miał też silniejszy sygnał. Będzie go można odbierać tam, gdzie teraz często zanika sygnał GPS, czyli w budynkach, w tunelach czy w wysokich górach, co ułatwi przeprowadzanie akcji ratunkowych. Tak mówiła komisarz do spraw rynku wewnętrznego i przemysłu Elżbieta Bieńkowska. Galileo to najdokładniejszy na świecie system nawigacji satelitarnej. To osiągnięcie zjednoczonej Europy. Żaden kraj nie mógłby tego zrobić sam. Galileo, ogłaszany z wielką pompą pod koniec ubiegłego stulecia, rodził się jednak w bólach, bo unijne państwa długo nie mogły się porozumieć co do finansowania projektu. Później pojawiły się problemy techniczne i datę uruchomienia systemu kilkakrotnie przesuwano. Beata Kłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże, opady. Na wschodzie i południu przeważnie śniegu, lokalnie deszcze ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na zachodzie deszczu, na północy kraju i w centrum opady będą stopniowo zanikać. Lokalnie marszczące mgły, które będą ograniczały widzialność do 100 metrów. Na termometrach od minus 3 na wschodzie przez około minus 1 w centrum, plus 1 na zachodzie do plus 2 nad morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po drugiej. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Paulina Korzeń, Polskie Radio 24, a ze mną jest pani Krystyna Janda. Witam serdecznie. Dzień dobry. Która po raz kolejny, po 11 latach, podjęła się reżyserii sztuki Lekcja Wstępowania. Więc na początek wypadałoby spytać, dlaczego? Wtedy wybrałam ten tekst, który wydawał mi się potrzebny. I tym razem minęło tyle lat i wydaje mi się, że na nowo sytuacja dookoła, że coś jest takiego w powietrzu, że ten tekst jest na nowo w jakimś sensie taki uleczający, to znaczy potrzebny do tego, żeby się zastanowić w ogóle nad tym, jak żyjemy i dlaczego tak żyjemy i dlaczego mamy problemy ze sobą, dlaczego coraz więcej ludzi chodzi na terapię, potrzebuje pomocy, dlaczego mamy problemy emocjonalne. Poza tym tekst porusza wszystkie problemy społeczne, jakie w tej chwili nagle są znowu tak omawiane. Przemoc w domu, problem z samotnością, problem z chorymi rodzicami, rak, niedobranie w małżeństwie. Każdy z tych uczestników tej terapii, tych lekcji stepowania, bo to jest dodatkowe zajęcia ludzi, którzy w ogóle chodzą na terapię, nie? Każdy ze swojego powodu. Stara się jakoś ratować, stara się jakoś przeżyć, nauczyć się na nowo radości życia i ten taniec ma ich na nowo przywrócić
jakiejś harmonii. Ale czy to nie jest tak, że właśnie te rzeczy nam się cały czas przydarzają i że ta sztuka jest po prostu cały czas aktualna? No, wraz z filmem z początku lat 90., no bo w Polsce na tym teatrze właśnie dopiero w 2005 roku, ale wcześniej jeszcze było wszystko inne często. Tak, ale myślę, że teraz szczególnie dużo się mówi w ogóle na te tematy, a przecież nie chodzi o to, żeby bo to są tak trudne rzeczy, one są najczęściej nie do rozwiązania, bo po prostu terapią musi się coś zmienić generalnie. Natomiast żeby w ogóle przetrwać ten czas, żeby nie pogorszyła się taka jakość życia, tak w najprostszym, elementarnym tego słowa znaczeniu, takiej codzienności, którą musimy znać, to codzienne wstawanie, codzienne ścielenie łóżek, codzienne śniadanie, wchodzenie do pracy, zajmowanie się dziećmi, rodzicami. My staramy sobie jakoś coś to poukładać, pomóc. I to jest dokładnie taki tekst, który nam uświadamia, że tak naprawdę kontakt z innymi, jakieś działanie w grupie, otwarcie się na innego człowieka, na jego problemy, słuchanie chociażby tego, jakie ma problemy, może pomóc, że nie można się izolować, że nie można się zamykać w swoim nieszczęściu, że tego rodzaju spotkania, czy w ogóle jakiekolwiek wspólne działania, jakakolwiek pomoc. Zresztą ładne w tym tekście jest to, że wszyscy oni oprócz swoich problemów starają się poza tym pomagać innym. Tutaj zajmuje się jedna z pań, która jest bita w domu przez męża, ma dodatkowe zajęcie, zajmuje się staruszkami w jakimś domu opieki. Ktoś tam jest bardzo uczestniczy w sprawach takich społecznych, że poprzez się ciągle jakieś petycje, chcą pomóc innym, a sami mają ze sobą problemy. Ja myślę, że w ogóle jest coś ładnego w tym tekście, który mówi, że takie społeczeństwo, takie odruchy społeczne i takie odruchy człowieczeństwa pomagają nam samym. Wcześniej chciałam o tym opowiedzieć raz jeszcze, bo wydawało mi się, że niedostatecznie wyartykułowałam go to 11 lat. Mówiła pani o tych wspólnych działaniach, o tym myśleniu o drugim człowieku, czy przy wigilijnym stole. Właśnie to będzie ten dobry czas, żeby się otworzyć na drugiego. Znaczy wydawało mi się, że to jest na koniec roku dobry tekst na tę zimę. On zresztą jest taki, ten pokaz jest też zimowy, świąteczny, ten pokaz tańca, który oni w rezultacie mają. Także to jest tytuł po prostu na tę porę roku. Mam nadzieję, że na cały rok. No tak się złożyło, że akurat tak może być ta premiera. W sztuce gra dużo aktorów, wszyscy mają swoje obowiązki. To był termin, który się udało znaleźć. Wtedy, w 2005 roku, wskazywała pani na to, że ludzie idą na terapię, na jogę, że ta terapia przez taniec nadal jest aktualna. Myślę, że tak. Zresztą wśród naszych aktorów jest dwie albo trzy osoby, które regularnie chodzą tańczyć. I to jest nawet jeżeli nie terapia, to na przykład wśród naszych aktorów mamy takie małżeństwo, którzy po prostu, dwoje naszych aktorów, którzy po prostu jak mają wolny wieczór od teatru, to idą zwyczajnie tańczyć. Są takie kluby, są takie miejsca, są właśnie takie grupy, gdzie można się spotkać i tak spędzić czas. Coś mi się to podobało zawsze. Ja myślę, że w ogóle generalnie nie możemy się separować. Coś tak tylko jest, że ludzie się separują, oddzielają i coraz bardziej, z latami coraz bardziej się to pogłębia. A myślę, że to jest niedobrze, że nie możemy zostawać sami ze swoimi problemami. Tak, to tam będzie dużo tańca, bo wcześniej wskazywano, że ten taniec jest takim pobocznym elementem. No tu jest właśnie na każdej lekcji one tańczą, przynajmniej fragment, jeżeli nawet wychodzi do awantury, to po jakimś najpierw zaczyna się jednak ta lekcja, ale na końcu jest duży pokaz. Jak to zwykle bywa w takich scenariuszach i takich filmach i w takich historiach teatralnych, musi być na końcu jakiś happy end, jakieś pokonanie problemu. Po pokonaniu problemu w tym wypadku może być wspólny pokaz, udany pokaz. Na ten pokaz zapraszamy do Off Teatru
20 grudnia reżyseruje lekcję stepowania Krystyna Jan. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. Polskie Radio 24. Prawie 12 minut po godzinie 2 w Polskim Radiu 24 reportaż z piorunem do nieba z stronę Leszczyńskiej. Dla mnie Antekus jest takim bardzo pozytywnym dziwakiem. Kiedy 28-latek opowiada ci o ptakach taką pasją i jeszcze zaczyna udawać ich głosy, on po głosie potrafi ptaka rozpoznać, więc dla mnie to było niesamowite. Pamiętam też taką sytuację, kiedy zszedłem do salki tutaj nowicjatu, żebyś czegoś napić i siedział Antek i zobaczyłem, że obok niego leży taka jakaś mała encyklopedia ptaków. Wziąłem tę encyklopedię, zacząłem przeglądać i zobaczyłem, że tam są łacińskie nazwy tych ptaków. I mówię, Antek, ja się przepytam. I przewracałem w stronę, tak na siebie trafił, mówiłem Antekowi polską nazwę ptaka i on był w stanie im powiedzieć nazwę łacińską. Pamiętam, jak się pojawił na Skórzewie i on bardzo w ten sposób tak krzyczał. Dla mnie to było jak taka rozkrzyżona gimnazjacka. Było bardzo dziwne. Ja jak to usłyszałem, to myślałem, że jeszcze ktoś bici czyny się kłócą. Takie gimnazjacki, które bardzo piszczą i tak. I jeden z braci mówił, że to kiedyś słyszał i otworzył okno, zobaczył, co się dzieje. I zobaczył, bo to był posunięcie z testerą Antka. Zobaczył Antka, który wychyla głowę i zaczyna z tym się rozmawiać. Więc to były takie historie, które Antka nam w sobie wypowiedziały. Rozwiązanie ma przekonać kierowców do połączenia własnych samochodów i skorzystania z transportu publicznego i obiad w stolicy przez cały dzień metro, tramwaje, autobusy i kolejka miejska. Kursowały z zablokowanymi gazownikami. Odrębny drugi fakt, że pasażer jest kierowcą, trzeba będzie prowadzić samochód. Polskie Radio 24 reportaż Grzegorz Szyna. No jest to tak skorelowane z ruchem nóg, że po prostu jakby kąsę głową nie kiwał, to by się to przewrócił, bo nie mógłby zachować równowagi. I okazało się, że ta teoria upadła, dlatego że w momencie, kiedy nauczono gołębie chodzić w bieżni, to wyszło, że kiedy bieżnia przesuwa się z taką samą prędkością, jak to normalnie gołąb chodzi, czyli gołąb idzie, ale tak jakby stał w miejscu, wówczas on przestaje kiwać głową, gdzie chodzi w gołąb i rzuca głowę tylko do przodu. Natomiast to, co my odbieramy jako cofanie głowy, to jest tak zwana faza stoju, czyli tak naprawdę ta głowa jest nieruchoma. Jest pani bardzo podobna do prawa. Tak. Wszyscy pani panie. Tak. Razem jeszcze mam młodszego brata Janka, który również mi się nie wyparł. Od razu widać. Jesteśmy i ogólnie bardzo zbliżni razem z bratmi. Każdy miał jakąś swoją funkcję w tym trójkącie. U nas to było trochę podwracane, ponieważ dzieci są okrutne. I jak Antek był młodszy, no to chłopiec, który się też nie uczy, jest wtedy wysoki i interesuje się ptakami, to jest fantastyczny przedmiot do wyśmiewania się, więc ja byłam waletnym dzieckiem i broniłam mojego starszego brata i byłam się z jego kolegami. Nie zawsze było bezpieczne. Tak, w obronie mojego brata, to jak mnie wykluczali, to nie będę obrażać mojego brata, który jest taki mądry. W rodzinie ojca zarysowała, że on przyjmie karierę naukową. Natomiast tego, co nigdy nie pociągało, jego cieszyło właśnie przybliżanie tych ptaków ludziom. To fantastycznie robiło. Też to jest śmieszne, ponieważ Antek miał nie tylko z ptakami, to miał tak ze wszystkim. To mi zawsze imponował bardzo. Taki współczesny humanista, który faktycznie orientował się w tym, co się dzieje w sporcie, z którym tata się interesował. I on był na bieżąco. Mógł podyskutować tym, co się dzieje w polityce, tym, co się dzieje w teatrze, ponieważ mój młodszy brat jest aktorami. Nieraz nas zawstydzał, ponieważ lepiej znał repertuar teatru i wiedział więcej o aktualnych premierach niż my. Także po prostu bardzo wiele. Tak jest. Kiedyś na przechadzkę.
tutaj do pobliskich lasów. No i szliśmy na metro i Antek powiedział, że pójdzie wcześniej, żeby gazetę dla nas przysłał. No i jak mieliśmy przyszedł do metra, to zobaczymy, czy Antek do nas nie zakończył. No. I my tak jakby przeszliśmy obok nich, on jakby kończył tą rozmowę. No i ona zaczęła odchodzić, już byli w jakiejś odległości od siebie i ona się odwróciła i krzyknęła: Antek, my się wszyscy też odwróciliśmy i ona puszczyk wrócił do łazienki. I my później wszyscy przez całe pół roku chodziliśmy na Antek, co to znaczy, że puszczyk wrócił do łazienek, bo wszyscy mieli to wrażenie, że to jest związane z jakąś mafią puszkowską, że w ogóle ci się dzieje. Tak, to jest hasło, jak z tych gry, z którymi nie może rozwinąć Antek, z którym także normalnym. Normalnie, tak, który jest z tobą, puszczyk wrócił do Warszawy, co nie na. Antka poznałem parę lat temu, zgłosiłem się do niego w sprawie książki, którą zaczynałem wtedy pisać i wiedziałem, że Antek jest taką ważną postacią w środowisku warszawskim, obserwatorów ptaków. No i Antek chętnie się zgodził na spotkanie, mówiliśmy się w barze kawowym. No i odbyliśmy taką pierwszą rozmowę badawczą i pamiętam ten pierwszy moment, jak zobaczyłem Antka, jak takim przed oczami staje jego koszulka taka bocianowa, tak długa i chuda i wyglądał bardzo jakoś nie dzisiejszą. No sobie kurczę, który wyglądał jakby się owinął w namiot, bo był bardzo wysoki i bardzo szczupły, w związku z tym wszystkie te ubrania trochę na nim wisiały. Więc Antek był życzliwy i bardzo lubiłem Antkowe poczucie humoru. Dlatego wyjazd z nim zawsze był bardzo fajny. To znaczy, że my co jakiś czas po prostu umawialiśmy się, że gdzieś jedziemy. To ja wiodłem wtedy posiadaczem samochodu, więc jest to było dosyć popularne towarzysko i polegało to na tym, że się jedzie w jakieś miejsce, rzuca się na benzynę i tam się wspólnie to taki obserwuje. No zamkiem 3 lata temu pojechaliśmy na coś, co się nazywa rajd ptasiarzy. I to są takie ogólnopolskie zawody, które polegają na tym, że w ciągu jednej doby drużyny obserwatorów ptaków przemierzają swoje województwa i celem jest zobaczenie jak największej ilości gatunków ptaków w 24 godziny. To było oczywiście bardzo intensywne, bo wystartowaliśmy o godzinie 3 rano z Bielan. Pierwszym pamiętam takim, którego żeśmy sobie zapisali, była Pleszka, która tam śpiewała w kompletnych ciemnościach. No i tak spędziliśmy cały dzień, a Antek miał taką śmieszną właściwość, że jak chciał do samochodu, to natychmiast zasypiał, więc ten tajnik był dosyć urywany, bo założenie tego rajdu jest takie, żeby każdy z uczestników drużyny zobaczył określony gatunek ptaka. Wtedy jest dopiero zaliczony do tej listy ogólnej. No i rzeczywiście wyglądało to tak, że trzeba było Antka za jakiś czas tam tarmosić, żeby się podniósł i zobaczył ptaka, który siedział na szczycie jakiegoś patyka, albo żeby usłyszał jakiś głos, bo dopiero wtedy jakby mogliśmy sobie wszyscy to zaliczyć. W rodzinie wszyscy się martwili, że Antek jeszcze nie ma żony, nie ma dziewczyny. On był zawsze za bardzo zajęty. Po prostu ptakami, ja się śmiałam, że ta żona to musiała się schować gdzieś na bagnach, wyjść, powiedzieć cześć, będę twoją żoną i sama musiała się nim zająć, ponieważ on był skupiony tak na właśnie na ptakach, na pisaniu, no że siedział w tym zupełnie i nic innego nie zauważał. I kiedyś zapytał mnie, czy pojadę z nim na ślub jego przyjaciół na wesele. Ja musiałam z tego wesela wyjść wcześniej i miałam taki plan, że będę udawała przez cały czas jego dziewczynę i potem zrobię mu wielką awanturę, żeby wszyscy widzieli i miałam nadzieję, że jakaś po prostu się zakręci dookoła, ale akurat tego dnia po ślubie Antek mi powiedział, że chce sprawdzić do zakonu. To był za zakon? Dla mnie w sumie nieszczególny i dla mojego młodszego brata. Reszta rodzina musiała się po chwilę z tym zmierzyć jakoś. Chociaż rodzice, no tak, no, chwilę to zajęło. Natomiast potem już go bardzo w tym wspierali. Dla wszystkich to było takie właśnie, że rezygnuje z ptaków. Ciężko się było z tym ludziom pogodzić. Natomiast
No ja się bardzo cieszyłam, że to było wynikanie, bo to jest jednak zakon szczególny i no jakieś szczególne miejsce w naszym kościele. Mądre. Ja nakazami przypomniałem, czy opowiedziałem zgromadzonym taką historię, która chyba trochę odpowiada na to, na tę wątpliwość, która się wielu ludziom mogła zrodzić, kiedy widzieli, że taki zaangażowany szef wstępuje do zakonu. No to były słowa pana doktora Kruszewicza, dyrektora ZOO, którego spotkałem przy okazji leczenia mojej pachugi i który, kiedy się dowiedział, że jestem dominikaninem, to mówi, aha, to do was wstąpił Antek Marczewski. On mówi, no tak. No i jak to tam, studia nie najgorzej. I on wtedy do mnie mówi, jak się on, ja go znam od dzieciństwa i jego rodzicami się znam. Ja zawsze wiedziałem, że on jest zbyt inteligentny, żeby żyć na czerwoności. I muszę powiedzieć, że kiedy słyszy się te słowa od dyrektora ogrodu zoologicznego, no to wtedy się rozumie, że dla niego Antek był rodzajem takiego rzadkiego gatunku, który być może nawet dobrze, że wstąpił do zakonu, to się tak ochroni, może nie zbić. Bo nie lubił, to nie mówię matę. To mi powiedział po prostu, że wolałbym, żeby do niego mówić kontroli. Brzmiało poważnie. Ja widziałem to w ten sposób, bo miałbym szansę osiągnąć doskonałość, studiując wiele rzeczy, czytając przede wszystkim, myśląc o tym wszystkim wokół siebie. Często jest tak, że my gonimy za tymi gatunkami tu i tam, po świecie albo po Polsce, a tak naprawdę nie usiądziemy, nie skupimy się, nie filozoficznie nawet nie zastanowimy, po co nam to wszystko. Ja miałem wiele pytań do różnych księży, rozmawiałem na ten temat, jak to jest, czy w raju są zwierzęta, czy zwierzęta mają duszę. Miałem nadzieję, że kiedyś z Antonim mi się uda usiąść i porozmawiać, bo miałem nadzieję, że on przy swoim podejściu jednak i też takim dystansie do świata kiedyś będzie partnerem do tego, żeby sobie tak na poważnie z nim porozmawiać, bo do skoku próbowałem z różnymi duchowymi osobami na ten temat dyskutować, ale zawsze trzymali dystans, nie widzieli, do czego zmierzam. A ja tak naprawdę z ciekawości i nawet przecież przyjmowałem taką dyskusję, że jeżeli w raju nie ma zwierząt, to ja nie chcę do raju. On faktycznie potrafił być takim bratem z dyskusją, że potrafił przyjść do brata i na przykład go upomnieć, zwrócić mu uwagę. To dla mnie jakby do tej pory jest bardzo trudne, bo to trzeba się przełamać i ja tylko taką dziewczyną, która potrafiła z jedną rzeczą na przykład chodzić tygodniami, przemawiać to, rozmawiać z nami na ten temat. I dopiero kiedy był już pewny, że jakby jest przekroczona ta granica tego, że on już faktycznie idzie do bardzo z miłością, a nie o to, że jego to denerwuje, to on wtedy szedł i był w stanie rozmawiać z tym bratem. Te dwa lata, kiedy on też był w zakonie, tak naprawdę tak nam pomogło go poznać, zbudować z nim relacje. Pierwszy rok to było nowicje. I wtedy nie wolno było używać telefonu ani internetu. Chodziło o jakąś taką, ten rok takiej pustyni, żeby rzeczywiście się dowiedzieć, że Minka nie stawiał bardzo na to, żeby to nie była ucieczka, żeby to nie było takie, sumie nie wiem, co mam zrobić ze swoim życiem, nie wyobrażam sobie innej drogi, to może zostanę tutaj. Tylko faktycznie trzeba po kolei wszystkie relacje ze swojego życia przepracować, odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie, czy ja przed czymś nie uciekam. I było sporo czasu na przykład napisanie listu tradycyjnych, też takim drobnym maczkiem, różnym cenikie naszych stron. Ja miałam wrażenie, że dużo więcej Antka mamy, kiedy on jest u Dominikanów, czy w Warszawie, czy w Krakowie. I dużo więcej o nim wiemy i dużo lepszy mamy kontakt. Przez on był w domu, niby był blisko, był na co dzień. Natomiast był cały czas właśnie w otopie swojej pracy, na jednym wywiadzie, na drugim, na wyjeździe. Także tak naprawdę te dwa lata w zakonie, po pierwsze, cały czas mi się wydaje, że on jest Krakowie. I tak jak rozmawiam z rodziną, to reszta też tak ma. Dzięki temu, że on jest w tym zakonie, to jednak jest takie wrażenie, no, że po prostu tam jest, tak? I że przez chwilę się nie odzywamy. A poza tym na pewno bardzo pomaga to, że został po nim dziennik.
jego ostatni pis z 10 lipca. Po prostu to, że on dzień przed swoją śmiercią pisze, że o swoim życiu, gdyby miał je teraz podsumować, to generalnie uważa, że jest dobrze przeżyty. Gdyby miał odejść, to chciałby odejść właśnie w stanie łaski świętej, pogodzony ze wszystkimi, z którymi się kiedyś poróżnił. No i następnego dnia ginie jeszcze tak piorunem do nieba. I Antal przyjechał do nas na swoje wakacje, żeby trochę pobić z mamą. I w ogóle było niesamowite, ponieważ przyjechał wcześniej, przyjechał w sobotę, i spędziliśmy razem bardzo miły czas. I ja po prostu miałam przeprowadzać, więc wróciłam do Warszawy, a tylko przez tydzień zostać mamą. Natomiast no właśnie musiał codziennie dojeżdżać do kościoła na mszę. No i teraz chciał, bo chciał. Jechał na rowerze na mszę, nie dojechał. Jechał jakąś sportną drogą. Prawdopodobnie wyjechał sobie wcześniej, żeby poobserwować ptaki, jak to podejrzewam. Mam wrażenie, że tutaj musiała siła wyższa i czerwoniować. Jechał na rowerze, czyli normalnie, gdyby trafił go piorun w momencie, kiedy by jechał, to nic by się nie stało, tak? Czy musiał się zatrzymać. Także jedną osobę musiał zatrzymać akurat w tym momencie podłoża i w tym momencie musiał strzelić piorun. Także tutaj ilość zbiegu okoliczności wskazuje na to, że góra go bardzo potrzebowała. Są karty również Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Wieski sam przedziera się, zagrywa do daszka. Gdzie strata na zegniku? Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kleci, jego do przecież wartowych i leci. I Samba chciałby tańczyć. Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegrać. Jest przewaga niemal tu gości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie, rybno, rybicznie. Tańczę. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 20.00. W dokumencie zapisano, że porozumienie nie jest wstępem do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ważne jest przyznanie statusu kraju członkującego, ale też zobowiązanie do przyznania takiego statusu w przyszłości. Do przeszkodnia była niepodzimowa w Polsce. Weterynarze stwierdzili na terenie w miejscowości Płonica. Chory grób przebywał w stadzie 1000 dni. Wszystkie zostaną zutylizowane. Michał Kedusia. Weterynarze apelują do hodowców o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Człowiek może bowiem także przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa przez poprzedni kontakt z zarażonym dzikim ptactwem, informuje Aleksandra Porada z Głównego Inspektoratu Weterynarii. W momencie, kiedy nasi hodowcy będą stosowali wszelkie zasady zabezpieczenia drogi, grypa ptaków nie wejdzie na fermę. Natomiast właśnie, co jest bardzo istotne, to również czynnik ludzki może wprowadzić wirusa na fermy drobiu. Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Łukasz Dobijak wyjaśnia, że kolejne ogniska choroby w Polsce i na świecie to efekt wzmożonej migracji zarażonych ptaków. Jest to ognisko, które występuje niejako na obrzeżach Polski. Strefa obejmuje inne fermy produkcyjne. Ważne jest, aby te działania były kontynuowane przez inspekcję weterynaryjną. Ptasia grypa regularnie występuje także w Niemczech, na Węgrzech, Czech, Korei Południowej. Michał Kodusio, Polskie Radio. Na krakowskim rynku
budynku głównym odbyła się wigilia dla ubogich i bezdomnych organizowana przez krakowskiego restauratora Jana Kościuszko. Jest to największa wigilia dla potrzebujących w Krakowie. Przyjeżdżają na nią osoby z całej Polski. Serwowane były karty, pierogi z kapustą i grzybami oraz tradycyjny bigos. Jesteście w stanie policzyć, ile pierogów już wydaliście? Nie, nie jesteśmy w stanie tego policzyć, niestety. Tak dużo? Bardzo dużo, tak. Bardzo dużo. Jak idzie smażenie karpi? Bardzo szybko, bardzo sprawnie, bardzo jest wzruszająca chwila dla mnie przynajmniej, bo dawno nie widziałem tylu potrzebujących naraz. Od lat jestem zorganizowany i mi się wydaje, że to jest ważne to dla ludzi. Muszę spotkać w rynku, wspólnie życzenia sobie złożyć. To jest bardzo miłe i sympatyczne. Zawsze tak powinno być. Proszę bardzo. Zdrowego Wesołych Świąt. Oprócz ciepłego obiadu osoby potrzebujące dostały też paczki ze słodyczami i żywnością. Tony śmieci w ścisłym rezerwacie przyrody rzeki Rachci. Bolimacki Park Krajobrazowy alarmuje i prosi samorządy o pomoc. Wszystkie gminy turyści, którzy masowo wjeżdżają do rezerwatu. Samosprzątanie nie wystarczy, mówi Henryk Bałcz z Bolimackiego Parku Krajobrazowego. Te paczki nie pomogą. Póki nie zrobimy jakiejś kompleksowej zabezpieczenia tej rzeki przed turystami, no to będziemy co roku zbierać. Rozwiązanie ma być utworzone w porozumieniu z samorządami szlaku kajakowego, infrastruktury i reglamentacja ruchu turystycznego. Zrobić właśnie punkty wodowania kajaków. Na tych punktach wodowania będą kosze na śmieci. Reglamentację ruchu kajakowego, że będą sprzedawane bilety, gdzie jest wprowadzane ograniczenie. Zdajmy na ten dany miesiąc będzie 500 biletów, gdzie te turysty kupią i powyżej 500 biletów tego miesiąca osób nie powinno być na wodzie. Pozostałe osoby będą musiały liczyć się z mandatami. Wszyscy pozostałe, którzy takiego nie mają biletów, będą nakładane grzywny w bloku mandatu karnego. Trawka to ostatnia dzika rzeka Mazowsza. Objęta ścisłą ochroną. Zainteresowanie nią i jego rzeczami jeszcze wzrosło, kiedy 2 lata temu internauci uznali ją za najpiękniejszą rzekę w kraju. Anna Grzesień, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 2:33. W Polskim Radiu 24 wracamy do komentarzy dotyczących sporu na linii rząd opozycja. Rozmawia Maciej Wyszyrowca. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Z nami Wojciech Pyszczyński, publicysta, dziennikarz. Panie Wojciechu, jak pan czyta tę manifestację klubów Gazety Polskiej i choćby te manifestacje, które skończyły się przed Sejmem? Te ostatnie manifestacje bardzo mi ucieszyły, bo rzeczywiście są spontaniczne. Widać, że ludzie się zorganizowali, przyjechali. Ale tylko ci tacy najbardziej aktywni, bo gdyby nie ta nagła pora, to przecież to miejsce nie pomieściłoby się przyjechali ze spójnością, z wyrazami poparcia dla rządu, dla zmian, dla rozwoju. Niewykluczone, że taka manifestacja duża, kilkuset tysięczna, będzie musiała się w Polsce odbyć, by pokazać, jakie jest rzeczywiście stanowisko narodu polskiego wobec tych zmian, jakie się rok temu dokonały. I żeby powiedzieć tym, którzy mają nieco inne plany co do Polski, że głęboko się mylą i że ich oczekiwania niestety nie spełnią się. Bo staram się patrzeć na to, co się dzieje w tej chwili w ciągu ostatnich tych dniach, nieco w szerszym kontekście, także historycznym. Polska na dobrej drodze do rozwoju, tak stabilna, silna, z rządem, który ma pewne poparcie narodu, jest dla zdrajców antypolaków niestety czarnym koszmarem. Szczególnie wizja odsunięcia od władzy na długie lata, wpływów na władzę, ten koszmar jeszcze u nich pogłębia. Niestety prawdą jest, jak się na naszą historię patrzy, prawdą jest to, że zawsze była i dzisiaj jest grupa ludzi, którzy gardzą na reżimie, uzurpatorów, anarchistów, nihilistów, grupy agenturalne będące pod wpływem różnych obcych służb i państw. Tak to w naszej historii było, że zawsze była obok tej grupy patriotycznej, dużej, wielkiej, grupa wroga polskości, wroga katolicyzmowi, naszej tożsamości. Nawet pozwoliłem sobie w jednym z powietonów powiedzieć kiedyś, że dzisiaj jest takie zjawisko, jakby trzecie pokolenie UPEK-ów walczyło z trzecim pokoleniem polskich patriotów. No i celem jest próba destabilizacji państwa.
wskazuje na to trudna retoryka opozycji, którą bardzo dobrze znamy. To jest retoryka, którą używali komuniści, wrogowie Polski, bo zawsze występowali pod hasłami demokracji, w obronie wolności, przeciw dyktaturze. To jest ciągle ten sam retoryczny chwyt, wmawianie, że przeciwnicy są po stronie dyktatury, że tutaj się coś tworzy na wzór faszyzmu, że łamana jest konstytucja, kiedy prawda jest taka, że to prezes Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie łamał konstytucję. Taka jest prawda, ale odwrócenie tych faktów, odwrócenie znaczeń, to jest ta retoryka, którą doskonale znamy. I ona się od niczego już powtarza. No, to, co się dzieje w tej chwili dla mnie,